Pozostajemy przy tematyce piłkarskiej. Liga niżej, czyli rozgrywki trzeciej ligi, tam również bardzo ciekawie. Dzisiaj w Niecieczy mecz na szczycie Brookbet podejmował Hutnika Kraków. Wygrana w meczu na szczycie trzeciej ligi mogła przybliżyć jedną z drużyn do awansu. Brookbet Nieciecza, grający w żółtych strojach, podejmował Hutnika Kraków. Gospodarze mający na swoim koncie 42 punkty zajmowali pierwsze miejsce w tabeli z przewagą 5 oczek nad swoim rywalem. W pierwszej sytuacji nie wykorzystał Smułka, a następnie Prokop trafił z wolnego w poprzeczkę. Pierwsza połowa to przewaga gospodarzy, którzy jednak nie stworzyli wielu sytuacji podbramkowych. Gra była chaotyczna, a na boisku niewiele się działo. Dopiero w 23 minucie gospodarze przedarli się pod bramkę Hutników i Piotr Fijał nie dał szans Rafałowi Brzeziańskiemu. Do przerwy Brookbet prowadził 1-0. W drugiej połowie akcji pod jedną i drugą bramką było jak na lekarstwo. W 79 minucie Artur Prokop dośrodkowywał z rzutu rożnego. Piłka wróciła do zawodnika z Niecieczy, który posłał ją w kierunku bramki. Fatalnie zachował się Brzeziański i Brookbet prowadził już 2-0. Krakowianie szukali swoich szans w stałych fragmentach gry, ale ani Marcinowi Pasionkowi, ani Mateuszowi Niechciałowi nie udało się pokonać Norberta Barana. Mecz zakończył się zwycięstwem Brookbetu Nieciecza 2-0. Mamy dopiero 8 punktów przewagi. Na pewno to nas przybliża zdecydowanie do awansu, ale nam nie gwarantuje jeszcze 100% awansu. Najbliższe mecze mamy dosyć ciężkie z Jędrzejów, gramy z Dalinem, także trzeba jeszcze przynajmniej w tych 4 meczach pokusić o komplet punktów, to wtedy można mówić. Na razie cieszymy się ze zwycięstwa. Raczej na 100% straciliśmy szansę na pierwsze miejsce, ale w dalszym ciągu mamy drugie z paru punktami przewagi nad przeciwnikami. I ja na samym początku sezonu powiedziałem, że priorytetem dla nas jest awans i to bez względu, czy to będzie z pierwszego miejsca, czy z drugiego po barażach. Brookbet umocnił się na fotelu lidera, a Hutnik stracił drugą pozycję na rzecz rezerw Korony Kielce.